Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Czas objawienia Pańskiego dopełnia się cudownym wydarzeniem z nad Jordanu. Gdy Chrystus przyjął chrzest z rąk świętego Jana Chrzciciela, z nieba odezwał się głos Boga Ojca: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Posłannictwo Chrystusa jako wcielonego Syna Bożego uwiarygadnia zarówno Jego nauczanie, liczne znaki i cuda, oraz głos samego Boga Ojca. Wobec tak licznych świadectw powątpiewanie w bóstwo Jezusa Chrystusa jest absurdalne. Trzeba mieć w sobie sporo złej woli, aby pomimo takich dowodów ciągle wątpić co do pochodzenia i misji Chrystusa. Dziś zapytajmy się samych siebie, czy wierzymy we wszystko, o czym opowiada Biblia, bez żadnych wątpliwości. Oczywiście na drodze wiary mogą pojawić się zwątpienia i pytania, ale czy szczerze szukamy na nie odpowiedzi? Najgorsza jest obojętność, poddanie się we własnych zwątpieniach i rezygnacja w podążaniu za prawdą. Wiara często jest zmaganiem ze samym sobą, z własnymi wątpliwościami i z duchowym lenistwem. Wiara nie jest czymś, co spada z nieba i pozostaje naszą własnością już na wieki. O wiarę trzeba nam walczyć każdego dnia. Czy podejmuję ten wysiłek, aby coraz lepiej rozumieć to, w co wierzę? Sama wiedza jeszcze nie rodzi wiary, ale zdecydowanie pomaga ją rozwijać. Bóg oczekuje od nas głębokiej i dojrzałej wiary. Rozwijajmy ją zatem.